Już w pierwszym kwadransie Żurawski pokazał się dwukrotnie z dobrej strony. Najpierw włożył piłkę po Takisowi, ale ten nie zdołał pokonać stojącego między słupkami Panaty, Galinowicza. W kolejnej sytuacji nasz reprezentant dogrywał piłkę do Silwy, ale i ten strzał Chorwat, który wygrywał ostatnio rywalizację z Arkadiuszem Malarzem, pewnie wybronił. W pierwszej połowie Larisa nie miał już więcej sytuacji. Za to od 44 minuty gra w osłabieniu, bowiem drugą żółtą kartkę obejrzał Galicis. Brawo. Żurawski i Nasiew Morris. Żurawski, kilka efektownych akcji, zwłaszcza w pierwszej